Oskar miał 8 lat, ojciec wziął go na karate. Wraz z pierwszymi ciosami pokochał pierwszą matę. Wkładał w to ciężką pracę, bo pragnął zostać mistrzem. Choć całą podstawówkę latał w jednym tornistrze. Śmiali się, gdy miał pizdę, pod okiem się znów dostał. Nie wiedzieli, że mieli wtedy przed sobą sportowca. Z karate poszedł w boks, tam nauczył się stójki. To czasy, kiedy jeszcze zioło gonili na kulki. Po treningach wypiekał bułki, został piekarzem. Bo szkoła i boks niestety nie idą w parze. Zarabiał pierwsze garze, 1200 na rękę. Bo mógł wyremontować swoim rodzicom łazienkę. Zawsze miał wielkie serce, stawał w obronie słabszych. Potem swój wielki talent przeniósł do mojej klatki. Dzisiaj normalnie walczy, jest profesjonalistą. Widzisz, jak mocno wierzysz, możesz osiągnąć wszystko. Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem. I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem. I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Ola była najgłupsza w klasie, to podstawowa. Gdzie największe przykrości zawsze sprawiają słowa. Każdy w klasie żartował, że miała krzywe wieloryb. Często płakała sama, chodziła na tory. Myślała, że to świat jest chory, a nie ci ludzie, którzy się ciągle śmiali, że chodzi w tej samej bluzie. Osamotniona na murze doszła do pewnych wniosków i zaczęła ćwiczyć, już nie chciała skakać z mostu. Dieta cud zamiast proszków, ciężkie ćwiczenia w dół. Kilogram za kilogramem i już ich nie ma. Wystarczyła jej wena, musiała się przekonać, że warto ciężką pracą wszystko można dokonać. Dzisiaj ta gruba Ola wcale już nie jest gruba. Schudła 20 kilo, bo wierzyła, że się uda. Nie trzeba wierzyć w cuda, wystarczy wierzyć w siebie. Możesz osiągnąć wszystko, tylko musisz to wiedzieć. Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem. I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem. I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Nie był najlepszy w klasie, w sumie to był przeciętny. Nie miał najgorszych ocen, dobrze robił przekręty. Gdy poznał pierwsze bębny, to zaczął pisać teksty. Nie minęły go wtedy szydercze uśmiechy dziewczyn. Śmiały się, że to Leszczyk, a o czym on może pisać? Żadna z tych głupich szmat nie poznała jego życia. Nie wiedziały, co pisał, nigdy im się nie chwalił. Tak samo pewnie wyśmiewany był też przez ziomali. Za plecami się śmiali, mówili pseudoraper. A teraz każdy z nich trzyma jego płytę w łapie. To zwrotka o mnie, bracie, bo mocno wierzę w siebie. To gwarancja wygranej, jak jeszcze o tym nie wiesz. To zależy od ciebie, co zrobisz swoim życiem. Czy skończysz się pod sklepem, czy na górze na szczycie. To tylko twoje życie, twój wybór, twoja droga. Życzę ci tylko, żebyś na koniec jej nie żałował. Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem. I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Ja poszedłem w hip-hop, ziomek poszedł za sportem. I oboje jesteśmy dzisiaj najlepsi w Polsce. Nie liczą się pieniądze, liczy się ciężka praca. Ile od ciebie dajesz, tyle do ciebie wraca.